12 lipca na Wzgórzu Wawelskim odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy Zamkiem Królewskim na Wawelu a Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych dla nauczycieli małopolskich szkół. W wydarzeniu uczestniczyli Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa oraz dyrektorzy obu jednostek. Ta współpraca owocuje tym, że powołujemy Akademię Wawelskiego Dziedzictwa. Bardzo ważne przedsięwzięcie, które idealnie wpisuje się w działania, jakie podejmuje Samorząd Województwa Małopolskiego, czyli propagowanie historii Polski, kultury, tradycji. I to miejsce jest rzeczywiście wyjątkowe. Małopolska tak naprawdę jest kolebką historii. Zajęcia będą realizowane od października do grudnia tego roku. Łącznie przewidzianych jest 6 spotkań. Grupy dostosujemy do warunków, które będą panować. Wiadomo, że jeszcze nie wiemy, jak będzie rozwijać się sytuacja pandemiczna, natomiast znaczna część spotkań oczywiście będzie odbywać się tutaj w zasobach muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu. Jedno spotkanie zaplanowaliśmy u nas w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. To, co chcemy zrobić, to przede wszystkim postawić na interakcję podczas tych zajęć. Ten model edukacji chcemy upowszechniać. Zamek Królewski na Wawelu jest naturalnym miejscem prowadzenia działań edukacyjnych. Bo tak naprawdę nie mówimy wyłącznie o lekcjach, ale mówimy o wszelkiego rodzaju aktywnościach, które służą temu, czemu jest powołany zamek, czyli upowszechnianiu wiedzy, wiedzy historycznej, wiedzy o naszym dziedzictwie, wiedzy o naszej kulturze. W ramach planowanych naszych działań będziemy mieli przyjemność udostępnić przede wszystkim tak naprawdę cały zamek. Wszystkie ekspozycje są dla nas naturalnym miejscem, gdzie można przeprowadzać lekcje. Zapisy będą odbywać się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, który wkrótce pojawi się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.